Wyobraź sobie, że w Twoim życiu jest teraz ktoś, kto wydaje się być w stanie wahania lub być może nawet trochę zdystansowany. Ale to, co nadchodzi, to znacząca transformacja w sposobie, w jaki się z Tobą komunikuje. Wyobraź sobie, że do tej pory mógł zachowywać się bardziej powściągliwie, być może nawet trochę enigmatycznie w swoich działaniach i sposobie wyrażania się. Jednak sceneria ma się znacząco zmienić. Ta osoba, która do tej pory mogła wydawać się zachowywać swoje uczucia tylko dla siebie, jest na progu rozpoczęcia nowego etapu, gdzie będzie się pokazywać jako bardziej aktywna i obecna w Twoim życiu. Nie mówimy tu tylko o drobnych zmianach, ale o rzeczywistym i namacalnym wysiłku, który stanie się widoczny w jego działaniach. Siła tej pojawiającej się energii jest jasnym wskaźnikiem, że choć może on nie być typem, który łatwo dzieli się tym, co czuje lub otwarcie demonstruje swoje intencje, jego uczucia wobec Ciebie są głębokie i prawdziwe. Możliwe, że jeszcze nie znalazł odpowiedniego sposobu, by to wyrazić, lub być może walczy wewnętrznie, aby zrozumieć i zaakceptować te uczucia. Ale istotą sprawy jest to, że za tą pozorną spokojem lub dystansem kryje się potok emocji, które czuje wobec Ciebie, gotowy, by zostać ujawnionym. To przypomnienie, że ludzie mają swoje własne emocjonalne podróże i czasami potrzebują czasu, aby się otworzyć i naprawdę pokazać, co czują. W tym przypadku wydaje się, że jest prawie gotów, by zrobić ten krok w kierunku głębszego i bardziej znaczącego połączenia z Tobą. Ma szczególny sposób radzenia sobie z emocjami. Nie chodzi o to, że chce być obojętny czy zdystansowany. Wręcz przeciwnie, ceni autentyczność swoich uczuć ponad wszystko. Woli być w pełnej harmonii z tym, co czuje, zanim podejmie jakiekolwiek działanie. To podejście odzwierciedla głębokie pragnienie, by nie spieszyć się, by nie forsować rzeczy przed czasem. Jest typem, który woli bardziej ostrożne i przemyślane tempo, dążąc do absolutnej jasności swoich uczuć. Taki sposób bycia pokazuje osobę, która nie lubi być naciskana do wyrażania się w sposób, który nie odzwierciedla prawdy jej serca. Nie chce być zmuszany do mówienia lub robienia czegoś tylko z powodu zewnętrznych oczekiwań lub presji społecznej. Ceni wolność wyrażania swoich uczuć i intencji we własnym czasie, w sposób, który jest dla niego autentyczny i prawdziwy. Innymi słowy, jest kimś, kto ceni autentyczność i głębię w swoich relacjach. Chce mieć pewność, że kiedy dzieli się swoimi uczuciami lub podejmuje decyzje, robi to z miejsca prawdziwego zrozumienia i akceptacji tych uczuć. Wskazuje to na poziom emocjonalnej dojrzałości i poszukiwanie znaczących połączeń, gdzie czas i przestrzeń na wzrost i zrozumienie siebie są cenniejsze niż pośpiech czy powierzchowność. Więc jasne jest, że jego uczucia wobec Ciebie są intensywne, ale potrzebuje więcej czasu, aby przetworzyć wszystko, co czuje. A kiedy w końcu czuje się gotowy, nie waha się działać. To kierunek, w którym zmierzają sprawy. Jest na progu podjęcia inicjatywy. Ma tendencję do zachowywania wielu swoich uczuć i myśli tylko dla siebie, ale to, co naprawdę się tu wyróżnia, to jak on Cię widzi. Jako kogoś życzliwego, troskliwego, autentycznego, wspaniałego i o wielkiej wartości. Pielęgnuje wobec Ciebie podziw, który wykracza poza powierzchowność, zakorzeniony w szczerej ocenie cech, które Cię definiują. To nie tylko kwestia szacunku, to docenienie Twojej istoty, Twojej siły woli i Twojej zdolności do dążenia do swoich marzeń i celów z determinacją. Widzi Cię jako kogoś, kto, nawet w obliczu przeszkód i wyzwań, nie daje się łatwo pokonać. Twoja zdolność do utrzymania skupienia na swoich celach, nie tracąc się w wymówkach czy usprawiedliwieniach, jest dla niego wyraźnie widoczna. To postrzeganie Ciebie przez niego nie wynika z powierzchownych obserwacji, ale z głębokiego zrozumienia Twojego charakteru i Twojej podróży. Rozpoznaje, że jak każda osoba, masz swoje momenty frustracji i zniechęcenia, ale to nie definiuje, kim jesteś. To, co naprawdę Cię definiuje w jego oczach, to Twoja zdolność do ciągłego dążenia do rozwoju osobistego,
do zawsze próbowania pokonywać bariery i czerpać nauki z każdego doświadczenia. On podziwia sposób, w jaki podchodzisz do życia, z proaktywną postawą, zawsze w poszukiwaniu ulepszeń i rozwiązań, zamiast godzić się z okolicznościami. Ta nieustanna dążność do bycia lepszym człowiekiem, do wykorzystywania maksimum sytuacji, nie tylko marzenie, ale działanie na rzecz swoich marzeń, to coś, co naprawdę go imponuje. Dla niego stanowisz przykład determinacji i wytrwałości, kogoś, kto pomimo wzlotów i upadków, zachowuje jasną wizję swoich celów i nie waha się ciężko pracować, aby je osiągnąć. Widzi w tobie nie tylko kogoś, kto dąży do sukcesu dla siebie, ale także kogoś, kto inspiruje innych dookoła do szukania własnych wersji sukcesu i szczęścia. Ta twoja energia i determinacja są zaraźliwe i to jest ta iskra, którą on głęboko podziwia i szanuje. Stawił czoła własnym bitwom, doświadczył własnych strat i przeszedł trudne chwile. Wśród swoich przeciwności widzi w tobie bezpieczną przystań, kogoś, kto oferuje wsparcie i nie stanowi zagrożenia większego bólu. W jakiś sposób twoja obecność i twój charakter przyczyniły się do jego uzdrowienia, ponieważ twoja pozytywna energia i dobroć przyniosły mu poczucie dobrostanu, szczęścia i komfortu, zamiast bólu czy szkody. Z tobą doświadczył poczucia ulgi, jakby myślał: wow, jaka niesamowita osoba, naprawdę chcę cię lepiej poznać. Chcę być bliżej ciebie, czuć więcej tej twojej energii, którą uważa za niesamowitą. Twoja życzliwość, słodycz, autentyczność i hojność to cechy, które go głęboko przyciągają, sprawiając, że czuje się mocno związany z tobą. Dostrzega w tobie coś rzadkiego i specjalnego, czego nie znajduje się łatwo u innych osób. Dla niego znalezienie kogoś tak wyjątkowego i autentycznego jak ty jest czymś, co należy docenić. Chce cieszyć się faktem, że znalazł w swoim życiu naprawdę unikalną i autentyczną osobę. Innymi słowy, widzi w tobie światło, które rozświetla jego egzystencję, obecność, która wzbogaca jego życie w głęboki i znaczący sposób. Jest świadomy, jak cenne jest mieć kogoś takiego jak ty obok i pragnie docenić i pielęgnować tę specjalną więź. Widzi cię jako kogoś niezwykle ważnego i czuje silną potrzebę cię chronić. Chce stworzyć bezpieczne otoczenie wokół ciebie, jak ochronna bańka, nie po to, by ograniczać twoją wolność czy kontrolować cię, ale z prawdziwej chęci troski i zapewnienia twojego dobrostanu. To uczucie wyrasta z miejsca głębokiej troski i zaniepokojenia, a nie z zamiaru dominacji czy posiadania. Ma głęboką awersję do myśli o sprawianiu ci jakiejkolwiek formy cierpienia czy bólu. Wręcz przeciwnie, to, co żywi wobec ciebie, to prawdziwa miłość. Teraz przygotowuje się, z szczerością, by podjąć znaczący krok, by ujawnić te intensywne uczucia, które dotąd trzymał w tajemnicy. To pokazuje głębię jego zaangażowania w ciebie i jak bardzo ceni związek. To pragnienie ochrony i impuls do w końcu podzielenia się z tobą swoimi najgłębszymi uczuciami wskazuje na moment wielkiej wagi w jego trajektorii. Rozpoznaje wielkość tego, co czuje wobec ciebie i jest gotów działać na tej podstawie. To gest, który mówi wiele o jego charakterze i o sile więzi, którą czuje z tobą. Kieruje się ku przestrzeni wrażliwości i otwartości, gotów wyrazić swoją miłość w sposób, który ma nadzieję, jeszcze bardziej wzmocni więź między wami. Do tej pory zachowywał swoje najgłębsze uczucia w sekrecie, wierząc, że może być za wcześnie, by dzielić się tym, co czuje wobec ciebie. Myśli, że wyrażenie "czuję to do ciebie" lub "widzę cię w ten sposób" może być pochopne, jakby istniał odpowiedni moment na takie objawienia, a ten moment jeszcze nie nadszedł. Jego wahanie wynika z obawy przed pośpieszeniem rzeczy, myśląc: ach, nie, to jeszcze za wcześnie, nie mogę tego teraz zrobić. Jednak zbliża się do punktu, w którym nie będzie już mógł powstrzymać tych uczuć. Jest gotowy, aby otworzyć się na to, co czuje wobec ciebie, aby podzielić się swoimi pragnieniami i zrozumieniem, jakie ma o tobie. Jest gotów wyrazić znacznie więcej,
aby zabrać związek na nowy poziom głębi i znaczenia. Ta decyzja o otwarciu się idzie w parze z intensywną energią, napędzaną chęcią uniknięcia wszelkiego bólu czy urazy, która mogła pojawić się między wami. To ruch w kierunku emocjonalnej szczerości odzwierciedla jego troskę o to, by nie powielać żadnych nieporozumień czy przykrości, które mogły mieć miejsce. Chcę zapewnić, że wyrażając swoje uczucia, zrobi to w sposób, który wzmocni połączenie między wami, unikając błędów przeszłości. W istocie przygotowuje się do podjęcia odważnego kroku, motywowanego nadzieją na zbudowanie czegoś prawdziwego i trwałego z tobą, opartego na przejrzystości i wzajemnym szacunku. Zachował swoje uczucia w tajemnicy przez długi czas, obawiając się impulsywnego działania lub mówienia bez należytego zastanowienia. Nie chciał ryzykować żalu później, czując, że być może działał pochopnie lub nie przemyślał dobrze konsekwencji. Ta ostrożność wynika z chęci bycia całkowicie pewnym swoich uczuć, z pragnienia posiadania absolutnej pewności przed wyrażeniem się, aby nie musieć się cofać lub uznawać, że jego uczucia nie były tak intensywne, jak początkowo przypuszczał. Ceni czas na głębokie przemyślenie tego, co czuje, aby w pełni zrozumieć swoje emocje, zanim je podzieli. Ta ostrożna postawa jest nieodłączną częścią tego, kim jest. Woli zastanowić się i mieć jasność przed otwarciem się. Ten proces introspekcji i ostrożności jest sposobem ochrony zarówno siebie, jak i ciebie przed potencjalnymi rozczarowaniami czy niepotrzebnym bólem. Dlatego to opóźnienie w wyrażaniu tego, co czuję, nie wynika z braku zainteresowania czy uczucia, ale z pragnienia zapewnienia, że kiedy w końcu podzieli się swoimi uczuciami, będą one autentyczne, dobrze przemyślane i naprawdę reprezentatywne dla tego, w co wierzy i co czuje. Dąży do unikania pośpiechu, aby zapewnić, że jego ekspresja emocjonalna będzie jak najbardziej autentyczna i solidna, minimalizując szanse na nieporozumienia czy przyszłe żale. Zachował swoje uczucia w rezerwie, nie z braku zainteresowania czy uczucia wobec ciebie, ale z zasady i głębokiego szacunku. Rozumie znaczenie bycia całkowicie pewnym swoich uczuć przed ich wyrażeniem, ponieważ wierzy, że zasługujesz na nic mniej niż całkowitą szczerość i pełne zaangażowanie, a nie tylko słowa wypowiedziane w gorączce chwili bez należytego rozważenia. Posiada własny, metodyczny sposób podejścia do spraw, głęboko rozważając swoje uczucia i miejsce, jakie zajmujesz w jego życiu. Dla niego uznanie, że jesteś najlepszą rzeczą, jaka przydarzyła się w jego życiu, jest znaczącym i głębokim odkryciem, coś, co wymaga czasu, aby zostać w pełni zrozumianym i zaakceptowanym. Nigdy wcześniej nie doświadczył tak intensywnego uczucia wobec kogoś. To, czym jesteś dla niego, jest bezprecedensowe i przewyższa wszystko, co czuł wobec innych osób w przeszłości. Ta wielkość uczucia jest czasami dla niego przerażająca. Zastanawia się nad normalnością odczuwania czegoś tak silnego, rozważając intensywność i autentyczność tych emocji. Pomysł, że jesteś, według jego własnych słów, najlepszą rzeczą, jaka przydarzyła się w jego życiu, robi na nim ogromne wrażenie i głęboko go porusza. To zadziwiające stwierdzenie, które pokazuje nie tylko głębię tego, co czuje wobec ciebie, ale także powagę, z jaką podchodzi do tej relacji. Znajduje się przed potężnym i transformującym uczuciem, coś, co zmienia jego postrzeganie świata i na nowo definiuje, co dla niego znaczy kochać. Często zdarza mu się leżeć niespokojnie w nocy, rozmyślając o twojej obecności, która wywiera na niego silny wpływ zarówno fizyczny, jak i mentalny. Jest niezaprzeczalne przyciąganie, które odczuwa wobec ciebie, magnetyczna siła, która wykracza poza czysto fizyczne i wnika w jego myśli, trzymając go na jawie, podczas gdy kontempluje twoje piękno i wibracyjną energię, którą emanujesz. Jest naprawdę zafascynowany tobą, z głębokimi uczuciami i intensywnym pociągiem, który nie pozostawia miejsca na wątpliwości. Przeszedł przez skomplikowane doświadczenia miłosne w przeszłości, doświadczył rozczarowań i bólu, które pozostawiły ślady. Ostatnią rzeczą, której pragnie,
jest przeżywanie tych smutków ponownie, co wyjaśnia jego ostrożną postawę. Jednak jego ostrożność wynika nie tylko z obawy przed zranieniem siebie, ma również głębokie zaniepokojenie, by nie sprawić cierpienia tobie. Chce być całkowicie pewny swoich uczuć i w pełni zrozumieć swoje emocje, zanim się otworzy, pragnąc uniknąć jakichkolwiek nieporozumień czy bólu, które mogą wyniknąć z pochopnych działań. Ta ostrożna i refleksyjna postawa, daleka od bycia przeszkodą, ujawnia powagę, z jaką podchodzi do waszego związku. Dąży do jasnego i głębokiego zrozumienia swoich uczuć, zanim je wyrazi, co szczerze mówiąc, jest dość odpowiedzialną i szanowaną postawą. Rozumie znaczenie budowania solidnej podstawy dla jakiejkolwiek przyszłości, jaką możecie mieć razem, zapewniając, że gdy w końcu podzieli się swoimi uczuciami, będą one autentyczne i dobrze ugruntowane. Mobilizuje się do zdecydowanej postawy wobec ciebie, przygotowując się do wykazania swojego zaangażowania i wyrażenia swoich uczuć w otwarty i bezpośredni sposób. To moment wielkiej siły i determinacji. Jesteśmy świadkami znaczącej fazy przejściowej, w której jest zaangażowany w lepsze zrozumienie swoich emocji i dostosowanie się do tych głębokich zmian, które zachodzą w nim. Przekształca się, porzucając tendencję do zatrzymywania swoich uczuć i kierując się w stronę bardziej asertywnej i ekspresyjnej postawy. Wcześniej wybierał zachowanie swoich emocji i myśli dla siebie, ale teraz czuje potrzebę otwarcia się, postępu, werbalizowania tego, co czuje, zamiast zachowywać to wszystko wyłącznie dla siebie. Pragnie działać, mówić i być więcej dla ciebie, co świadczy o autentycznym zaangażowaniu i znaczącej intensywności emocjonalnej. Jeśli ten opis rezonuje z tobą, jeśli wydaje się odzwierciedlać sytuację, przez którą przechodzisz, jest to zaproszenie do uznania tej prawdy i przygotowania się na to, co nadchodzi. Jego gotowość do walki o miejsce u twojego boku i wyrażenia swoich uczuć jest potężnym wskaźnikiem wartości, jaką widzi w waszym połączeniu. Ta zmiana postawy sugeruje moment objawienia i szczerości, krok w kierunku bardziej otwartego i głębszego związku.